Chcieliśmy serdecznie podziękować artystom, wybitnym artystom Orkiestry Filharmonii Uniwersyteckiej za ten wspaniały koncert, za to, co na początku tutaj padło, że dzięki Wam ta spuścizna, to, co pozostawił po sobie żywy ciągle maestro Jan Ślęk, może żyć wśród nas nadal. Tutaj jeden z muzyków dzisiaj, bardzo młodo wyglądający, zaskoczył mnie. Powiedział, że jest tu 12 raz. A wiem, że wielu z tych wspaniałych muzyków jest tu po raz pierwszy. Są mi pewnie tacy, którzy są już po raz 19. Chciałem podziękować wszystkim, którzy się do tego dzieła przyczynili, sponsorom, władzom naszym, jakim wspaniałemu zespołowi Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, bo to niejako taki koncert ukoronowania jesieni z kulturą, którą mogliśmy przeżywać cały październik. Jeszcze chciałem poprosić o słowo burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów, Patryka Jędrowiaka. Szanowni Państwo, nie wiem, czy to była prośba do mnie, żebym Radeckiego zagrał, ale myślę, że nie byłoby tak miło. Ale postaram się klaskać zgodnie z instrukcją. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że ten 19 koncert jest tak naprawdę ukoronowaniem tych 19, tak naprawdę 20 lat, bo mieliśmy jeden rok przerwy, 20 lat, kiedy świat muzyki wiedeńskiej został wzbogacony o mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów, ale i też wiele osób z całej południowej Wielkopolski i nie tylko, która przyjeżdża tu rokrocznie słuchać tej cudownej muzyki.